wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ary z kanału Ary Angelfish, a w dzisiejszym cyklu akwarystycznej encyklopedii pragnę zaprezentować Państwu gatunek Parahyron axelrodi, czyli w języku polskim neon czerwony. Ten niewielkich rozmiarów konstacz dorastający do 5 cm długości zamieszkuje leśne zbiorniki dorzecza Rio Negro, czyli rzeki amazońskiej, najczęściej wybieranej przez akwarystów preferujących akwaria biotopowe czy to środowiskowe. Zresztą nie bez powodu, ponieważ region ten charakteryzuje się niezwykle atrakcyjną oraz bardzo obfitą fauną oraz florą. Jeżeli chodzi o zbiornik, jaki powinniśmy zapewnić właśnie dla grupy naszych neonów, według literatury akwarystycznej jest to akwarium 60-litrowe, choć zdecydowanie polecałbym Wam zastosować większe akwarium, minimum 150 litrów, ponieważ zbiornik 60-litrowy będzie zbyt mały dla 20 sztuk właśnie tych konsaczy, a też w takiej ilości minimalnej powinniśmy trzymać tę rybę, ponieważ jest to ryba silnie łowicowa. W naturalnym środowisku łączy się ona również w łowicy z innymi gatunkami ryb konsaczowatych. Przykładowo mogę polecić tutaj gatunek Hemigramus blecheri, z którym właśnie naturalne środowisko również występuje oraz sam właśnie posiadam to połączenie oraz ryby te bardzo często tworzą również zwartą ławicę. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, jaką powinniśmy zapewnić właśnie w zbiorniku dla neonów, powinna wahać się ona w zakresie od 23 do 26 stopni, a więc jest to ryba stricte ciepłolubna, preferująca zdecydowanie wyższe temperatury. Zdecydowanie nie polecam trzymania tych ryb w niższych temperaturach, ponieważ jest to ryba bardzo wrażliwa na wahania parametrów wody oraz wahania temperatury. W niższych temperaturach trzymanie tej ryby właśnie w temperaturze około 22 stopni może kończyć się wysypem pleśniawki, czyli bardzo popularnej choroby lub też innych chorób, czy to też po prostu śmiercią ryby, ponieważ jest to ryba wymagająca bardzo, ale to bardzo wysokiej temperatury właśnie, jak na ryby ciepłolubne. Zatem śmiało mogę polecić ją do zbiornika z paletkami, ponieważ jest to ryba bardzo, ale to bardzo silnie ciepłolubna. Jeżeli chodzi o GH wody, jakie powinny być zastosowane w zbiorniku dla neonów, powinno się ono wahać w zakresie od 1 do 8. Zakres ten nie jest aż tak duży jak u innych ryb tropikalnych. Ja w swoim zbiorniku otrzymuję je na poziomie 1 i też na takim poziomie proponuję Wam po prostu ustabilizować ten parametr, ponieważ ryby te preferują zdecydowanie niższe parametry właśnie z minimalnej właśnie dla nich puli. Jeżeli chodzi o pH, według literatury akwarystycznej waha się ono w zakresie od 6 do 6,5. W tym punkcie akurat się nie zgodzę, ponieważ zdecydowanie ryby te preferują jeszcze niższe pH, mianowicie około od 5 do właśnie 6,5. Ja w swoim akwarium utrzymuję na poziomie 5,5. Jest to ryba pochodząca z regionu Blackwater, czyli czarne wody, czyli właśnie Rio Negro, charakteryzująca się właśnie bardzo ciemnym wizualnie regionem właśnie wód oraz pH właśnie oraz kwasowość tam wody jest bardzo niska, woda jest po prostu bardzo kwaśna oraz bardzo miękka, także polecam po prostu zastosować, zakwasić wodę, aby ryby po prostu czuły się zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o sam zbiornik, jaki powinniśmy zapewnić rybom, przede wszystkim pragnę tutaj zaznaczyć kwestię oświetlenia naszego akwarium, ponieważ jest to bardzo ważny aspekt. Mianowicie powinno być ono na bardzo niskim poziomie, ponieważ w naturalnym środowisku ryby te występują w bardzo ciemnych wodach, często znajdujących się w gęstym lesie, gdzie też światło nie dociera bezpośrednio do wody, a więc po prostu jest to region bardzo ciemny. A więc zdecydowanie ryba kompletnie nie nadająca się do akwarium roślinnego czy to też holenderskiego. Wielu osób uważa, że ryba ta się właśnie tam świetnie nadaje.
ze względu na swój aspekt wizualny oraz świetnie kontrastujący wygląd z roślinami. Niestety ryba ta się do tych zbiorników nie nadaje, jest bardzo zestresowana. Zbiorniki te po prostu nie zapewniają tym w zupełności możliwości do zaprezentowania swoich naturalnych zachowań. A więc akwarium powinno być bardzo zacienione. Proponuję dodatkowe zacięcie roślinami pływającymi, takimi jak pistia czy też limnobium, lub też położącymi swoje liście na tafli wody. Przykładowo mogą być to rośliny takie jak lotos czy nurzaniec. Bardzo ważnym aspektem są kryjówki, ponieważ pomimo tego, iż jest to ryba zamieszkująca środkową część wody, nie jest to aż tak ryba, która preferuje stricte pływanie w otwartej toni wody. Raczej preferuje trzymanie się dookoła większych skupisk, przykładowo właśnie korzeni, patyków, drewna, gałęzi, pośród których może się ukryć. Nie jest to ryba aż tak wszędobylska jak przykładowo zwinnik Blechera, a więc proponuję stosowanie pionowych oraz umieszczonych pod skosem gałęzi, patyków. Ja w swoim zbiorniku stosuję głównie drewno pochodzące z drzew takich jak dąb, wierzba, olcha oraz korzenie raczej większych gabarytów, chociaż w przypadku tego gatunku bardzo ważne są drobne właśnie gałązki pochodzące właśnie z drzew takich jak wcześniej wspomniałem, ponieważ ryby mogą się właśnie pomiędzy nimi ukryć, co sprawia tym rybom po prostu możliwość poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o podłoże, nie ma ono zbyt większego znaczenia, ponieważ ryby te zamieszkują środkową toń zbiornika, lecz ze względu na ryby inne, które po prostu łączymy z tymi rybami, ponieważ nie są to neonistą rybami, pod którym stricte tworzymy zbiornik, lecz jest to raczej uzupełniać obsady, proponuję zastosować podłoże piaskowe lub też mieszankę piasku ze żwirem. Jeżeli chodzi o pokarm, jaki powinniśmy stosować w przypadku tego gatunku, powinien być to pokarm stricte mięsny, ponieważ jest to ryba mięsożerna, uściślając ryba owadożerna, tak zresztą wszystkie kąsaczowate, a więc polecam pokarmy żywe oraz mrożone. Osobiście z mojego doświadczenia widzę, że ryby najchętniej przyjmują szklarki oraz ocznik. Jest to pokarm najchętniej akceptowany. Śmiało mogę polecić również miksy składające się z krewetek koktajlowych, filetów z ryb oraz warzyw i owoców. Każda ryba mięsożerna również w niewielkim stopniu powinna w swojej diecie posiadać elementy diety ryby roślinożernej. Osobiście polecam, jak urozmaiczać, stosować banana, jarmuż, marchewkę z groszkiem. Jak najbardziej świetny urozmaicacz diety każdej ryby. Jeżeli chodzi o zachowanie, jest to ryba bardzo spokojna. Raczej można powiedzieć, iż w porównaniu do innych kąsaczowatych nawet płochliwa, preferująca właśnie w dużym zbiorniku raczej strefy dookoła korzeni. Bardzo ryba silnie społeczna, wymagająca właściwie trzymania w dużej grupie. Jeżeli chodzi o inne ryby, z którymi polecam właśnie połączyć tą rybę, są to, tak jak możecie zaobserwować na filmie, zbrojniki typu loricaria, typu ancistrus oraz wszelakie zbrojniki roślinożerne. Kolejno ziemiady, raczej spokojne, typu redhead tapajos. Nie polecam zdecydowanie ziemiadów z rodzaju Guyana cara, ponieważ są agresywne. A kary, pielęgnice z typu skalary, paletki, jak najbardziej są godne polecenia. Wszelakie kirysy oraz ryby przydenne raczej stawiamy w kierunku ryb mięsożernych, ponieważ właśnie dieta tych kąsaczy opiera się na pokarmie mięsnym. A więc to było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Ranger Fish. Dziękuję.